Państwo, bardzo prosimy o chwilę skupienia. Rozpoczynamy uroczystość upamiętniającą eksterminację mieszkańców dzielnicy Wola, dokonaną przez oddziały SS i policji niemieckiej w pierwszych dniach powstania warszawskiego. To zwykle krótka uroczystość, ale jej wagę mierzymy nie czasem trwania, a esencją przeżycia, refleksji, oczywiście pamięci. Mamy zaszczyt powitać na dzisiejszej uroczystości przede wszystkim oczywiście mieszkańców Woli, którzy przeżyli to piekło. Witamy kombatantów. Witamy przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w osobach pan Robert Rafałowski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy i pan Karol Jankowski, radny dzielnicy Wola. Miło nam powitać przedstawicieli Wolskiej Rady Seniorów z panem Markiem Bojanowiczem, przewodniczącym Rady. Witamy osoby z innych dzielnic warszawskich, a także osoby przyjezdne, bo wiem, że zdarza się często, że z odległych okolic Polski potrafią przyjechać i przyłączyć się do tej chwili pamięci. Witamy oczywiście młodych ludzi w mundurach harcerskich. Bardzo serdecznie dziękujemy im za udział w tej uroczystości. Ceremonia składania kwiatów. W imieniu mieszkańców Woli, od Rady i Zarządu dzielnicy Wola wieniec składają zastępca burmistrza dzielnicy Wola Robert Rafałowski, radny dzielnicy Wola Karol Jankowski. Wieniec od Wolskiej Rady Seniorów składa pan Marek Bojanowicz, przewodniczący Rady. Wieniec i światełka składają wolscy patrioci. Zlicze pamięci składane z potrzeby serca, składane przez mieszkańców dzielnicy Wola, Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękujemy za kwiaty, bardzo dziękujemy za znicze, bardzo dziękujemy za refleksję, za pamięć o dniach, które oby nigdy się nie powtórzyły. Chcemy te refleksje dzielić z muzyką patriotyczną w wykonaniu kapeli Steyr. Bardzo prosimy artystów o ten akcent artystyczny.
nas. Szanowni Państwo, dziękujemy za zapowiedź. Kłaniamy się nisko, ponownie jako godzinie 12 przy pałacyku Michla. Taki tutaj akcent muzyczny. Szanowni Państwo, powtórzę się, mianowicie piosenka jest niezwykłą bronią. Piosenka jest nośnikiem pamięci. Piosenka jest świadectwem kultury i tradycji miejsc. Warszawa ma kulturę niezwykle bogatą i niezwykle bogatą piosenkę. Na co dzień zajmujemy się krzewieniem tego warszawskiego folkloru, a przy okazji rocznic takich jak dzisiejsza, przykrych rocznic, przypominamy, jak ulica upamiętniała we własnych piosenkach, we własnej narracji te straszne dni. I jedną z najlepszych piosenek, najlepszych to może nie jest właściwe słowo, piosenek, które najlepiej oddają tragizm i jednocześnie heroizm tych dni sprzed 78 lat, tych 63 dni chwały i niebywałej męki. To jest piosenka 1 sierpień, Dzień Krwawy. Kapel. Pierwszy sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy, by stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów jak las. O, jaka rozkosz się w sercu rozpina, gdy wiz w ręku gra. A MP nigdy się nie zacina, wolna Warszawo ma. To z krwi naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Bo gdy naród raz chwycił za oręż, musi wolnym być kapel. Trzeba obejść przez getto, bo już wolę zdobyto i łunami czerwieni się noc. Stare miasto już płonie, a nam mdleją już dłonie. Trzeba walczyć, lecz nie mamy czym. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Pod czołg z butelką idzie dziewczyna, aby zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Już w Śródmieście się łamie, Niemcy są w każdej bramie i Polaków stawiają pod mur. Słychać tylko salwy krótkie, potem jęki cichutkie. Tak to ginie warszawski nasz lud. Tak to giną warszawiacy, bohaterscy chłopacy, co Warszawę swoją chcieli mieć. Pomocy nam nie przysłali, pastwie wroga wydali. Miast wolności my mamy dziś śmierć. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Pod czołg z butelką
idzie dziewczyna, aby zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszczaty i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Nasze uszanowanie. Myślę, szanowni państwo, ja też właśnie przy okazji pierwszosierpniowego koncertu wspominałem o tym, pozwolę sobie wspomnieć o tym również dzisiaj. Padło tam w tej piosence: pomocy nam nie przysłali, pastwy wroga wydali. Pamiętajmy, że dzisiaj tegoroczna rocznica jest wyjątkowa, bo tuż obok nas toczy się wojna i codziennie bombardowane są budynki. To samo piekło odbywa się każdego dnia. Ludzie tracą swoich bliskich, więc okazujmy serce naszym ukraińskim sąsiadom i nie pozwólmy, żeby ta pomoc nie nadeszła, której zabrakło w powstaniu. Szanowni państwo, piosenka żołnierska, piosenka żołnierskiej miłości, znana państwu bardzo dobrze. Myślę, że w powstaniu nieraz ją nucili. Nawiązywała co prawda do września 1939. Deszcz jesienny. Jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny pełny kryjedza. Gdzieś daleko stąd mrok zapada znów, ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Może właśnie dziś patrzy w nocną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Deszcz jesienny, deszcz, tębni w hełmu stale. Idziesz, młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. Nie sporo się w dal, zapłakany świat, przemoczone pod plecakiem 18 lat. Może dobry Bóg da, że wrócisz z dróg, będziesz chylił jasną główkę miłej swej do snu. Szanowni państwo, następna piosenka, piosenka żołnierska, którą chcemy zagrać dlatego, żeby oddać hołd wszystkim w całym kraju, którzy przez te trudne, straszne lata okupacji potrafili zachować człowieczeństwo i odwagę wobec tak niebywałej tragedii, jaką była tamta wojna.
Bili się o tą wolną Polskę wszędzie, bili się w lesie, o nią w lesie i nieraz, kiedy zasiadali sobie do ogniska wieczorem, licząc być może kolegów, może planując następne wypady, bywali piosenki, rozsumiały się wierzby płacące. Rozsumiały się wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos i swe oczy podniosła błyszczące na żołnierski, na twardy życia los. Nie szumcie wierzby nam żalu, co serce rwie, nie płacz dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. Do tańca grają nam granaty Wisów szczęk. Śmierć kosi niby łan, lecz my nie wiemy, co to lęk. Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota, wszędzie słychać miarowy równy krok. To na rzeź idzie leśna piechota, na ustach śpiew i twardy wzrok. Nie szumcie wierzby nam żalu, co serce rwie, nie płacz dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. No tanica grają nam granaty Wisów szczęk. Świeczko sini była, lecz my nie wiemy, co to lęk. I choć droga się nasza nie kończy, choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres, ale pewni jesteśmy zwycięstwa, bo przelano już tyle krwi i łez. Nie szumcie wierzby nam w żalu, co serce rwie, nie płacz dziewczyno ma, bo w partyzantce jest źle. Do tanica grają nam granaty Wisów szczęk. Śmierć kosi niby łan, lecz my nie wiemy, co to lęk. Nasze uszanowanie. Grała dla Państwa, zaszczyt miała uświęcać tą uroczystość kapela Steyr. Dziękujemy uprzejmie. Bardzo dziękujemy artystom, których piosenki pozwoliły przywoływać, jak sądzę, różne obrazy z tragicznej przeszłości, tworząc galerię, która nie powinna była w ogóle powstać. Raz jeszcze Państwu dziękujemy za udział w uroczystości, za poświęcony czas. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. Chciałem zwrócić uwagę na to, że na wszystkich tablicach, tych kamiennych i nie tylko kamiennych, jest używane, że miejsce uświęcone krwią poległych za wolność ojczyzny, a są takie miejsca, na przykład przy wejściu do pomnika, do Parku Szymańskiego, już zginęło słowo, miejsce, słowo Polaków. Jest napis
miejsce uświęcone krwią poległych za wolność ojczyzny. Dlaczego zginęło słowo Polaków? Teraz druga sprawa. Na wszystkich tych miejscach jest, że zostali zamordowani przez hitlerowców. Następne pokolenia, a zwłaszcza ludzie z zewnątrz, w końcu nie będą wiedzieli, kim byli ci hitlerowcy. Słowo to należy zastąpić słowem Niemców, że zginęli rozstrzelani czy zamordowani przez Niemców, a nie przez hitlerowców. Dla nas Polaków po wojnie to oczywiście było oczywiste. Hitlerowiec to jednoznaczne z Niemców. I tak jest na większości, nawet na wojskowych powązkach, na starym, w grąd odlanym pomnikiem, to znaczy tablicy, jeszcze w głębokim PRL-u też jest użyte słowo hitlerowcy, że zamordowani przez hitlerowców. A to trzeba wymienić te słowa na słowa zamordowani przez Niemców, żeby następne pokolenia Polaków i wszystkich nacji spoza Polski wiedziały, że to mordowali Niemcy. Nie może być tak, jak przemawiał poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych na przypomniku przy placu Krasiński, że ani razu nie użył słowa Niemcy, tylko naziści. Kto to są ci naziści? Dopiero ostatni premier podnosi tą sprawę, że nie można używać słowa naziści, tylko trzeba używać słowa Niemcy. Prezydent Stanów Zjednoczonych cały czas naziści strzelali, naziści bombardowali. A kto to byli ci naziści? To byli Niemcy. Teraz następna sprawa. Widzę, że przy tych kamiennych tablicach pojawiły się napisy małymi, czarnymi literkami opisujące, ile zginęło tu na polu. I tak na przykład tutaj jest w kamieniu wyryte, że zginęło około, że zamordowanych zostało około 12 tysięcy na polu. Znaczy w tym miejscu, po obydwu stronach Górczeskiej. Natomiast na tej czarnej małej tabliczce jest, że zginęło od 4,5 do 12 tysięcy. No 4,5 tysiąca, a 12 tysięcy to jest mała różnica dla niektórych. Dla mnie to jest szalona różnica. Trzeba to zlikwidować, te 4,5. I niech zostanie tak, jak jest na tej tablicy kamiennej, jak jest na tablicy głównej, w biegu ulicy Leszno i obecnej Solidarności. Tam też jest napisane, że tu zginęło około 12 tysięcy i tam są wymienione różne miejsca. Na przykład, następny przykład, przy celki tutaj przy ulicy Polskiej 140 chyba jest w kamieniu wykute, że Niemcy tam rozstrzelali około, że rozstrzelali tam 60 osób i spalili zwłoki około 5 tysięcy ludzi na tym cmentarzu prawosławnym. Teraz prawosławnym katolickim, bo prawosławnym to jest mało, to to waszej katolicy. Natomiast na tej tabliczce pisanej małymi czarnymi literami, zresztą te tabliczki są w języku polskim i chyba angielskim, bo ja się angielskiego nie uczyłem, ale jest, że spalono tyle, około 5 tysięcy ludzi na tym cmentarzu, ale już ani słowa nie ma o tym, że rozstrzelano tam 60 osób.
No to do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że takimi ciągle zmniejszanymi liczbami zafałszowuje się historię, później wyeliminuje się w następnej fazie te, tutaj z tych od 4,5 do 12 wyeliminuje się 12 tysięcy, zostanie 4,5. I po prostu nie można dopuszczać do tego, żeby tak zafałszowywać naszą historię. Ja, mnie to boli mnie to bardzo. Przed, już dawno, przed tym,